doszliśmy. Piękne miejsce, bardzo odludne. O, a ja, Alfin. Odludne, nie odludne, bo tutaj oczywiście też kabania są. Gajka już sobie idzie. A, acá podemos sentar, verdad? Gajka się budziła i rzekła: mamo, jestem głodna. No to pora na śniadanko w tych pięknych okolicznościach przyrody, a później na jakieś małe nurkowanko. A no może nurkowanko to za małe, za duże słowo, bo nie umiem jeszcze nurkować, ale sobie posnorklujemy. Santi idzie zobaczyć, jak tam woda. Woda na pewno dobrze. Jego tato, który jest z nurkiem, mówi, że tutaj jest kapitalnie, że jest mnóstwo ryb do zobaczenia i bardzo fajna rafa i najważniejsze, jest odpowiednia głębokość, czyli nie szoruje się brzuchem po rafie koralowej. Czego ja serdecznie nie lubię, bo i rafa się niszczy i ślady na brzuchu zostają. Ależ to jest fantastycznie. Katamaranik. Ciup! A, wskoczył. Katamaranik. Sobie stoi tam jakiś jachcik, dwumaścik. A tutaj są chatki dla ludków szukających samotności, bo tutaj naprawdę trzeba kawał drałować do wioski, ponad godzinę chyba. No ale ja to idę wolno, no bo zgają. I w zasadzie tu nie ma nic. Fantastyczne miejsce dla samotników. No bo po tej stronie, gdzie ja jestem, tam jest dużo więcej ludzi, jest po prostu imprezowo. Si? Dobra. No to jemy i skaczemy.